Temat czwartej edycji konkursu Pasja Podróżowania brzmiał dosięgnąć chmur i miał zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się turystyką górską. Podróżowanie to pasja, to te słowo akurat najlepiej pasuje do podróży. To taka forma ekspresji, forma własnego rozwoju, forma postrzegania świata, forma jakiejś tam samorealizacji, myślę, że sprawia dużo przyjemności i jest świetną alternatywą na przykład dla komputera czy smartfona. Chcemy propagować i rozpowszechniać turystykę górską w jakiejkolwiek formie, pieszą. Możemy zaczynać od naszych wędrówek tutaj po naszych Beskidach i stopniowo wspinać się coraz wyżej i wyżej, ale żeby z radością jakoś tak spędzać ten czas aktywnie właśnie na łonie natury. W tym roku jury oceniało 5 prezentacji przygotowanych przez 7 uczniów z zabrzańskich szkół ponadgimnazjalnych. Prezentację może nie jest trudno zrobić, tylko jest trudniej pokazać to, co chcemy, tak? Czyli też stres nam towarzyszy. Czy mi się wydaje, że najtrudniej jest porwać tak właściwie tłum, żeby się podobało. Natomiast mam wrażenie, że moja prezentacja będzie okej pod tym względem. No, ja mam nadzieję, że mimo mojego stresu jakoś dam radę i przedstawię mojej publiczności całą moją prezentację. Góry, w ogóle podróżowanie, to jest temat Wam bliski? Tak, od małego. Odkąd miałem 3 lata, podróżowałem razem z rodzicami. Naprawdę mnie pasjonują góry, wspinaczki górskie, podróże, widoki. Ja może troszkę bardziej w podstawówce, jak byłam młodsza, aczkolwiek lubię nadal chodzić po górach. Ja lubię bardzo dużo czytać. Bardzo dużo lubię, jak ktoś mi przekazuje daną informację, ponieważ jest to bardzo ciekawe, jeżeli ktoś coś mówi i ja go słucham, tak? To też się ta druga osoba dobrze czuje. Gościem honorowym i jednocześnie przewodniczącym jury był znany himalaista, ratownik medyczny, uczestnik narodowej zimowej wyprawy na K2 oraz akcji ratunkowej na Nanga Parbat, Jarosław Botor. Taka pasja zwiedzania, podróżowania, odkrywania czegoś nowego gdzieś tam przez życie mi towarzyszyła i myślę, że to jest taka naturalna rzecz, że człowiek szuka czegoś nowego. Dla mnie im to było bardziej takie trudniejsze do odnalezienia, do znalezienia, do dotarcia. Było to dla mnie bardzo ważne, tak? Czyli bardziej się skupiłem na takich wyjazdach związanych z tym, że samo odkrywanie tego było trudne, samo dotarcie w to miejsce było trudne i to gdzieś mnie pasjonowało. Może dlatego góry, że są po prostu mniej dostępne i trudniej jest gdzieś tam się wszędzie dostać i może dlatego właśnie w tych górach więcej czasu spędzam. Zwycięzcą 4. edycji organizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu konkursu Pasja Podróżowania został Łukasz Grabarski z 2. Liceum Ogólnokształcącego.